Mój dom. Moje miejsce na ziemi. Kocham tu być. Kocham patrzeć w niebo. Tutaj oddycham. Tutaj żyję. Chaos i harmonia. Każdy z tych stanów jest błogosławieństwem, początkiem lub ostateczną formą myśli. Kreacja zapisuje fazy rozwoju i przemian. To taki stan czystości, dotknięcie źródła i zawładnięcia sobą. Rzeźba to przestrzeń ciszy, głębokich oddechów. Rzeźba uczy mnie cierpliwości, pozostawia czas na dojrzewanie i próbę. A cierpliwość to wiara w przyszłość, pomaga znieść wszelkie przeciwności, potknięcia, tęsknoty. W niej miłość i szaleństwo duszy. Rzeźba przytula i chroni mnie. I lubię zapach gliny. Tak, lubię zapach gliny, ziemi, matki ziemi. Zanurzam dłonie w niej i wydobywam na świat to, co szepcze, pulsuje we mnie. Każde dotknięcie, zespolenie z ziemią wysusza dłonie. Oddaję swe soki rodzącemu się bytowi, który jest jak młode drzewo, spragnione życiodajnej wody. Glina to arche, to początek, to matka ziemia. Ona nas niesie. Czerpiemy energię, dotykając ją stopami. Jest żywicielką, substancją pierwotną. Jest taka cieplutka i miękka. Miękka jak ciało ludzkie. Tak to czuję, tak mi się kojarzy. Postać Afrodyty, bogini miłości, piękna, zrodziła się z dwóch potężnych sił. Piany morskiej, która symbolizuje energię męską, i wody, będącej symbolem mocy kobiety. Piękno wyzwala czułość. Czułość i wrażliwość. Inspiruje do podnoszenia się z nicości. To taki błogostan duszy. Skąd czerwone róże? Otóż, jak mówi mit, powstały, gdy biegnąca boso Afrodyta z pomocą dla umierającego, ukochanego Adonisa, kalecząc swe stopy i krwawiąc, zabarwiła białe róże na czerwony kolor. A róża to symbol kobiety.